wtorek, 24 marca. Adam Rak, dzień dobry Państwu. Powracamy po krótkiej przerwie i zaczynamy program To Warto Wiedzieć, w którym podsumowujemy ostatnie godziny na rynkach oraz prezentujemy informacje, które warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Serdecznie Państwa zapraszam. Na nic zdały się nadzieje na efekt działań Narodowego Banku Polski oraz rządowej tarczy antykryzysowej. Polski parkiet rozpoczął kolejny tydzień od spadków, zniżkując w poniedziałek o przeszło 4,7%. Gorzej radziły sobie tylko spółki największe. WIG20 pomimo wysiłków kupujących, którzy próbowali doprowadzić do ponownego testu okolic 1500 punktów, zakończył pierwszą sesję tygodnia niemal 5,6% pod kreską. Marnym pocieszeniem jest fakt, że nie tylko nad Wisłą wyraźnie widoczny był kolor czerwony. 2,1% stracił wczoraj niemiecki indeks DAX. Francuskie KKR zamknęło się z kolei 3,3% pod kreską. Brytyjskie FTSE 100 zanurkowało poniżej poziomu 5000 punktów, kończąc dzień z wynikiem minus 3,8%. Rynki ponownie zostały zaskoczone przez amerykańską rezerwę federalną, która zobowiązała się do wykorzystania pełnego zakresu swoich narzędzi w celu dalszego wsparcia gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i całej gospodarki w obliczu pandemii koronawirusa i spowodowanego nią spowolnienia. Cięcia stóp i QE bez limitu nie zdołały wczoraj zmienić niedźwiedzich sentymentów, a te szczególnie widoczne były na poszczególnych spółkach wchodzących w skład indeksu WIG20. Szczególnie mocno dostało się bankom. Santander Bank Polska kończył dzień 12% poniżej kreski. Przecenę rzędu 9,8% odnotował również mBank. Nie bez przyczyny indeks WIG Banki, który stracił wczoraj niemal 7,3% swojej piątkowej wyceny, okazał się być najsłabszym indeksem sektorowym polskiego parkietu. Nieco lepiej, choć wciąż głęboko pod kreską, radził sobie natomiast sektor motoryzacyjny. Liderem spadków wśród spółek wchodzących w skład indeksu okazał się być Autopartner, który stracił wczoraj 9,4%. Początek tygodnia słabo wypadł również w przypadku spółek średnich i małych. Indeksy MWIG40 oraz SWIG80 kończyły wczorajszy dzień kolejno minus 3,1 oraz minus 2,3%. Zeszłotygodniowa obniżka stóp nie była jedynym działaniem, jakie Narodowy Bank Polski podjął w celu walki z kryzysem. W miniony czwartek NBP po raz pierwszy w historii skupił również obligacje skarbowe. W ramach przetargu kupił 3 serie stałokuponowych papierów o zapadalności 2, 5 i 10 lat. W sumie za kwotę 2 miliardów 660 milionów złotych. Jak się okazało, nie był to ostatni zakup obligacji w wykonaniu Polskiego Banku Centralnego. W poniedziałek odbyła się bowiem kolejna aukcja, na której NBP skupił za wykreowane pieniądze obligacje Skarbu Państwa za kolejne 5 miliardów 620 milionów złotych. Tym razem były to jednak przede wszystkim obligacje o terminie zapadalności do 5 lat i stałym oprocentowaniu na poziomie średnio 1% rocznie. Oznacza to, że sumarycznie NBP wykreował już 8 miliardów 280 milionów złotych. Działania NBP-u mają na celu ułatwienie rządowi zebrania środków na tak zwaną tarczę antykryzysową. Szybko zostały jednak one zweryfikowane przez rynek. Pojawienie się gracza w postaci banku centralnego zostało przez inwestorów odebrane jako sygnał wskazujący na zbliżający się wzrost popytu na obligacje skarbowe, co w naturalny sposób przyczynia się do wzrostu ich ceny oraz spadku rentowności. A jeżeli o tym mowa, rentowności 10-letnich obligacji Skarbu Państwa spadły wczoraj o 5,3%. Skup aktywów w wykonaniu NBP oraz historycznie niski poziom stóp procentowych mogą nie być wystarczającymi środkami przeciwko kryzysowi, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej Eric Won. Znany gołąb polskiego RPP postuluje wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych obserwowanych na Węgrzech czy w Japonii. Jestem zwolennikiem dalszego łagodzenia polityki pieniężnej poprzez wykorzystanie obniżki stóp procentowych jako podstawowego narzędzia RPP, a także narzędzi niestandardowych. Uważam, że trzeba pójść drogą węgierską. Można bowiem zastosować w celach ratunkowych polskiej gospodarki, oprócz obniżki stóp procentowych, instrumenty kredytowe,
To jest kredyty nieoprocentowane dla małych i średnich polskich przedsiębiorstw, tracących płynność udzielanych za pośrednictwem sektora bankowego. Przekonuje w opublikowanym wczoraj na stronie internetowej Radia Maryja ŁON. Można skorzystać także z rozwiązania japońskiego. Chodzi o zastosowanie instrumentów kapitałowych, tak zwanych ETF-ów, opartych na indeksie giełdowym SWIG80 lub innych indeksach obejmujących działalność polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Warto zauważyć, iż akcje polskich spółek są obecnie bardzo nisko wycenione. Niska wycena w połączeniu ze skrajnie pesymistycznymi nastrojami jest z reguły momentem zwrotnym na rynkach akcji i zapowiedzią hossy. W myśl psychologicznej zasady większość na rynku nie ma racji, dodaje ekonomista. Niemieckie Ministerstwo Finansów szacuje, że gospodarka naszego zachodniego sąsiada skurczy się w tym roku o co najmniej 5%. Wygląda to tragicznie, jeśli zestawimy dane z obecną inflacją prognozą mówiącą o wzroście na poziomie 1,1%. Gdyby te złe szacunki okazały się być prawdziwe, oznaczałoby to największy spadek dynamiki PKB od czasu ostatniego kryzysu finansowego z 2009 roku. Minister gospodarki Peter Altmaier ma w najbliższych dniach rozmawiać z czołowymi niemieckimi ekonomistami, aby ocenić wpływ wirusa na wzrost gospodarczy RFN. Rząd pierwotnie planował zaktualizować swoje oczekiwania dopiero pod koniec kwietnia, ale rozmowy zostały przyspieszone. Jak komentował wczoraj analityk domu maklerskiego TMS Brokers Konrad Białas, niemiecki rząd uchwalił pakiet na walkę z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa na łączną kwotę 750 miliardów euro. W ramach pakietu Bundestag będzie proszony o zatwierdzenie zadłużenia w kwocie 150 miliardów euro, to jest 4,5% niemieckiego PKB. Fundusz ratunkowy utworzony w celu zakupu udziałów w przedsiębiorstwach i finansowania pożyczek korporacyjnych może w razie potrzeby wyemitować do 200 miliardów euro dodatkowego długu. Ostateczna wielkość pożyczek funduszu ratunkowego zależy od tego, ile firm poprosi o pomoc rządową. Kontynuujemy wątek banków centralnych. Bank Rezerwy Nowej Zelandii ogłosił w poniedziałek, że przeprowadzi na ogromną skalę zakup aktywów, to jest obligacji rządowych Nowej Zelandii. Niezapowiedziana decyzja następuje po podobnych ruchach globalnych banków centralnych w minionym tygodniu. Analitycy ANZ uważają jednak, że może to być za mało, by wspomóc borykającą się ze spowolnieniem gospodarkę Nowej Zelandii. RBNZ kupił obligacje o wartości 30 miliardów dolarów na całej krzywej dochodowości w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę rozmiar interwencji, uważamy, że jej skuteczność będzie wysoce wątpliwa, napisano we wczorajszym raporcie. Jednak w ocenie analityków QE pomoże wesprzeć gospodarkę i złagodzić dysfunkcyjne rynki. Wierzą, że obecny pakiet będzie mieć natychmiastowy i znaczący wpływ na lokalny rynek obligacji. Więcej QE, miar płynności i interwencji rynkowych może być jeszcze potrzebne. Widzimy również szansę na zmniejszenie antycyklicznego bufora kapitałowego, aby ułatwić udzielanie kredytów, dodają eksperci. A patrząc na to, co dzieje się w tym momencie na poszczególnych rynkach, zacznijmy od rynku walutowego. Dolar amerykański silnie w dół, de facto jest w tym momencie najsłabszą walutą w koszyku walut grupy G10. Mocno zyskują waluty antypodów, wspomniany już dolar nowozelandzki 1,6% na plusie, dolar australijski przeszło 2%, powyżej wczorajszego zamknięcia, eurofunt czy frank szwajcarski również dosyć wysoko, dwie pierwsze w pobliżu 1%, frank szwajcarski na poziomie 0,7% na plusie, najmniej zaledwie 0,6% zyskuje w stosunku do dolara amerykańskiego, japoński jen. Skąd ta słabość dolara amerykańskiego? Przede wszystkim z obaw związanych z pakietem stymulacyjnym, nad jakim w tym momencie debatuje amerykański kongres. Nawet
Kilka bilionów dolarów ma zostać przekazanych Ameryce, ma zostać wprowadzonych w rynek w ramach właśnie pakietu dotyczącego walki ze skutkami koronawirusa. Tak silnej, tak szerokiej pomocy dotąd nie widzieliśmy w Ameryce, przez co też dolar jest dosyć mocno wyprzedawany. Amerykański prezydent Donald Trump po raz kolejny powtarza, że wspiera pomysł skupu akcji na rynku, tak zwane buyback, czyli skup akcji ma być częścią tego stymulusu, ma być częścią tej paczki stymulującej. To jest na razie chęć amerykańskiego prezydenta. Demokraci sprzeciwiają się większości postulatów, chociaż dziś nad ranem pojawiły się informacje, że doszło do porozumienia w większości kluczowych kwestii. Czekamy na kolejne głosowanie w tej sprawie. A tuż przed chwilą, kilkanaście dosłownie minut wcześniej, jeden z członków ECB, Europejskiego Banku Centralnego, pan Villeroy, w wywiadzie dla dziennikarzy stwierdził, że bank centralny będzie interweniował na rynku komercyjnych papierów wartościowych w tym tygodniu. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać, natomiast patrząc na to, co działo się chociażby w trakcie sesji amerykańskiej, tam podobnie jak w przypadku wczorajszej sesji w Europie, dosyć mocno niedźwiedzio. S&P 500 zakończyło wczorajszą sesję na poziomie minus 2,9%, Nasdaq Composite 0,27 poniżej kreski, Dow Jones Industrial natomiast przeszło 3% w dół. Ale już w trakcie sesji azjatyckiej, czyli po północy, zmiana sentymentów i to o 180 stopni. Japońskie Nikkei zyskuje 7,1%, koreańskie Kospi 8,6% na plusie, indeks Hang Seng 4,44% powyżej wczorajszego zamknięcia, Shanghai Composite również wyraźnie w górę 2,3%. Widzimy więc, że te doniesienia z Ameryki mocno wspierają rynki, nie tylko rynki azjatyckie, ale również i europejskie. Już otworzyliśmy się na części z tych rynków, czekamy więc na podsumowanie aktualnej sytuacji na giełdzie papierów wartościowych, a to już po krótkiej przerwie.